Rozwój zaczyna się od inwestycji. Tych małych i tych zdecydowanie większych. To dzięki nim nasz region staje się miejscem bardziej atrakcyjnym. Ostatni czas to wiele pozytywnych zmian i decyzji dla Pomorza. Remontujemy szkoły i obiekty sportowe. Zmieniamy na lepsze infrastrukturę drogową w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększamy finansowanie budowy drogi krajowej ze Słupska do Ustki. Przyspieszamy budowę drogi ekspresowej S6. Uruchomiliśmy specjalny rządowy program rozwoju ziemi słupskiej. Dzięki niemu realizujemy inwestycje bliskie ludziom. Inwestujemy w Akademię Pomorską. Budujemy nowoczesne Muzeum Bałtyku w Łebie. Bardzo ważne są dla mnie sprawy mieszkańców ziemi słupskiej, lęborskiej, bytowskiej oraz całych Kaszub. Być posłem oznacza być blisko ludzi, dlatego w swojej pracy staram się słuchać i reagować na pojawiające się wyzwania. A doradcą jest każdy mieszkaniec Pomorza. Obraliśmy kierunek na rozwój i wytrwale do niego dążymy. Dziękuję, że jesteście z nami. Wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej. Sprawdź, co udało się zrealizować przez ostatnie lata i zgłoś swoje pomysły na www.naszepomorze.pl.